Media są w czyim władaniu? Partii politycznych. Mówię o mainstreamie. Są w stanie z bydlaka zrobić anioła. I odwrotnie. Po prostu i odwrotnie. Z anioła bydlaka. Dokładnie tak. I wie pan, jeżeli okręgi są małe, to media mogą panu mówić, mówię o jednomandatówkach, media mogą mówić panu o Wielkiej Brytanii, na przykład poseł chodzi od drzwi do drzwi, kandydat na posła i puka i przekonuje do siebie. U nas nie trzeba, ponieważ to wóz wystawia, jest telewizja, przepokazują, nie wiem, trzeźwego Przemka albo jeżeli trzeba, to nie i tak dalej, i tak dalej. Jak to stworzy ten ruch? Ja to zrobię. Dobra. Ja to zrobię, ja to robię cały czas. A weźmiesz na pokład Przemka Wiklera? Bo nie wiem, czy każdemu równanie. Mnie zabronił mój terapeuta się zadawać. Muszę unikać. Nie wiem, ja z Przemkiem rozmawiałem kilka razy. Tam jest jednak mimo wszystko, to jest człowiek, ja bardzo go lubię, wszystko ok, ale on to jest człowiek systemu, ponieważ on wszystko zawdzięcza systemowi. Jak ja usłyszę, jak mi ktoś powie jedynka, to powiem mu, są panie, no nie mogę powiedzieć, co mu powiem. Na dzień dobry. Out. Warto przypomnieć jeszcze jedną spiżową sentencję, której Józef Stalin tak często nie wypowiadał, bo on najważniejsze spiżowe sentencje tu dla siebie zachowywał. Otóż jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest to, kto projektuje alternatywę polityczną dla wyborców. A po czym poznać, czy alternatywa polityczna dla wyborców została prawidłowo zaprojektowana? Po tym, że bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. Po tym poznać, że alternatywa polityczna jest prawidłowo skonstruowana. No więc tutaj oczywiście, jak Filip z konopi wyrwał się pan Paweł Kukiz ze swoją antysystemowością, to może było dobre w momencie, czy na etapie, kiedy jeszcze Razwie Dóbr nie zaoferował Stanom Zjednoczonym swoich usług. No to wprowadzenie pewnej tutaj, pewnego znaku zapytania w postaci antysystemowości było może i pożądane. A nawet jak nie było zaplanowane, to jako wypadek przy pracy, prawda, mógł się zdarzyć, takie rzeczy mogły się zdarzyć. Tym bardziej, że pan Paweł Kukiz okazał się politykiem jednego pomysłu i nie dlatego uzyskał takie poparcie w wyborach prezydenckich w pierwszej turze, że przedstawił jakiś program, który porwał masy, bo żadnego nie przedstawił, poza tym jednym pomysłem zmiany ordynacji wyborczej. Ja interpretuję, i to widać w dalszym ciągu w rozwoju wydarzeń, że to poparcie oznaczało nie tyle akceptację programu politycznego, co po prostu pokazanie tym nadętym mandarynom politycznej sceny przez znaczną część opinii publicznej gestu Kozakiewicza. Gestu Kozakiewicza. Oczywiście gest Kozakiewicza to nie jest program na dłuższą metę. No i teraz to widać, że tak powiem, wpływ polityczny pana Pawła Kukiza topnieje. Nie wiadomo, na ile to jeszcze mu go starczy, czy do 25 października jeszcze mu go starczy, czy nie. Proszę państwa, jakie mamy teraz tu kombinacje polityczne? No, musimy od czegoś wyjść i ja wyjdę od sondaży. Sondaże oczywiście nie pokazują, nie tyle pokazują może preferencje opinii publicznej, co intencje tych, którzy sondaże zamówili i za nie zapłacili, jakby sobie wyobrażali, żeby było dobrze, prawda? I sondażownie, ci, zwłaszcza jak do wyborów jeszcze mamy dużo czasu, to sondażownie bardzo chętnie te zamówienia na obstalunek realizują. Ale no to jaki obraz się nam kształtuje na podstawie sondaży? Najlepszy wynik w sondażach uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość, co by się zgadzało, bo Prawo i Sprawiedliwość jest sztandarowym, że tak powiem, sztandarową formacją polityczną, którą można zaliczyć do stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Natomiast Platforma Obywatelska dotychczas była
reprezentowała raczej stronnictwo pruskie, ale skoro Razwiedóbr przeszedł już na jasną stronę mocy, no to musiał pociągnąć tam również Platformę Obywatelską. W związku z tym Platforma Obywatelska nadal jest na drugim miejscu. Nadal jest na drugim miejscu po Prawie i Sprawiedliwości. Potem jest, potem następują ugrupowania drobniejszego płazu, to znaczy Zjednoczona Lewica, potem pan Ryszard Petrus ze swoją trzutką dziwnie osobliwą, później Polskie Stronnictwo Ludowe, no i później Korwin i już tam zupełny plankton polityczny. No nie wiem, bo tam, wie pan, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że zdaje się, że pan Kukiz sam nie jest do końca pewny. Także ja się obawiam, że on będzie miał bardzo dużo sojuszników takich kłopotliwych. Chociaż skądinąd, bo to można po, tak jak Platon kiedyś mówił, że od tak zwane złudzenie jaskini, że cienie po cieniach w pieczarze to można tam odczytać to, co się dzieje na świecie. Otóż można taki wniosek wyciągnąć podobny z tych, co media piszą. Jak media piszą, że gwałtownie zmniejsza się poparcie społeczne dla Pawła Kukiza. To znaczy, że taki jest rozkaz. Nie to, że ono się zmniejsza, czy nie, tylko taki jest rozkaz, no, że się ma zmniejszyć i tyle. Najwyraźniej ustawka polega na tym, że jest walka między Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. A jak ktoś tam chce jeszcze się to włączyć, zakłócić ten piękny proces, no to jest karcony. Nie wolno zakłócać tak pięknej ustawki, prawda? Tym bardziej, że jak wiemy, no teraz się pojawiła taka informacja, że pani Szydło jest absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stanów Zjednoczonych. Ja nie mówię, że to jest jakaś agentura, ale to się pokrywa z taką moją obserwacją, że w Polsce nie można być skutecznym politykiem, nie będąc niczym agentem. Kiedyś była taka promocja książki pana Krzysztofa Czabańskiego o agenturze rosyjskiej w Polsce. No i bardzo dobra zresztą książka, więc ja zabrałem głos, pochwaliłem tę książkę i wyraziłem nadzieję, że autor nie poprzestanie na tym, tylko jeszcze napisze następną książkę o agenturze amerykańskiej w Polsce. A ponieważ organizatorzy tej promocji nalegali, żeby każde wystąpienie kończyć pytaniem, no to zakończyłem to pytaniem retorycznym właśnie, czy w ogóle można w Polsce być skutecznym politykiem, nie będąc niczym agentem. Na co porwał się na równe nogi pan redaktor Lis i powiedział, że moje pytanie jest nietaktowne, dlatego że na sali siedzi Jarosław Kaczyński. Ja powiedziałem mu, panie redaktorze, moje pytanie byłoby nietaktowne, gdyby Jarosław Kaczyński był politykiem skutecznym. Ale na szczęście nie jest, co skądinąd dobrze o nim świadczy. Panie panowie. Chciałem się dopytać, czy się zmieniły pańskie obawy na temat Pawła Kukiza, wygłoszone 2-3 miesiące temu, że w momencie, jak Gazeta Wyborcza tknęła, To było wcześniej, proszę pana. To było wcześniej. To zaraz przypomnę, o co chodziło. Kiedy był Marsz Niepodległości 11 listopada, przed Marszem Niepodległości był tam komitet honorowy Marszu Niepodległości, w którym brał udział pan Kukiz, między innymi ja. No i Gazeta Wyborcza na tydzień przed Marszem Niepodległości wykryła, że wśród tych członków Komitetu Honorowego jest też Jan Kobylański. No i straszne, wielkie ajwaj zostało w związku z tym podjęte i pan Paweł Kukiz się wycofał. Więc ja wtedy to skomentowałem, że no nie jest zbyt odporny, że tak powiem. Zmieniła
Persławie, nie wiem. Nie wiem, być może, że wie pan się uodpornił. No, dobrze by było, gdyby się uodpornił, bo wie pan, jak ktoś na jedno tupnięcie Adama Michnika podkula pod siebie ogon. Ja wtedy tak to skomentowałem, przypomniałem sobie teraz, że słowami piosenki, którą pan Kukiz śpiewał, taką piosenkę, jak to chłopak tłumaczy dziewczynie takiej jakiejś pierwszej, naiwnej, że która tam go pyta o różne rzeczy, kto wiarę naszą sprzedał, takie, no, różne takie te zawiłości. I on jej tłumaczy tak, bo tutaj jest jak jest, po prostu i ty dobrze o tym wiesz. Więc, trochę się chyba pan Kukiz na mnie obraził za to, ale no nic nie poradzę. Mam nadzieję, że się uodpornił. Ludzie się na ogół odporniają, a jak ktoś działa, chce w polityce, to musi mieć skórę jak hipopotam, wie pan, to nie może, no byłoby niedobrze, gdyby, że tak powiem, kandydat na prezydenta Polski bał się redaktora Michnika, no byłoby niedobrze, to wie pan, strasznie bym się zmartwił, ale mam nadzieję, że tak nie jest. Ja w ogóle dziękuję panu Stanisławowi za przybycie do Katowic. Tak samo tutaj w ekipie technicznej doceniam pracę internetu. Dwa pytania z rynku lokalnego i światowego. Mamy na rynku dwie partie, Kongres Nowej Prawicy i Wolność, zwana dawniej Korwin. Chciałem się zapytać, jakie są w ogóle różnice takie programowe? Nie wiem. Nie wiem, chyba żadnych nie mam różnic programowych, bo o ile mi wiadomo, ale ja już, wie pan, to tylko tak się raczej domyślam niż wiem, że na tym podziale zaważyły sprawy personalne, a nie programowe. Tak mi się wydaje. Znaczy nie, bo właśnie gdzieś tam wysłuchiwałem wypowiedzi pana Marusiaka, tak? Marusika. No, który gdzieś tak, można powiedzieć, śmiało tak i odważnie mówi na temat tego, że no, Korwin, nie, jeżeli staje się partią biorącą, tak to mówimy, no to gdzieś tam dokonuje właśnie, no można powiedzieć, no podziału, no, bo taki podział się stał faktem tutaj na scenie naszej politycznej, który, no wiemy, jaka jest ordynacja wyborcza, że 3 plus 3 to wcale nie jest 6, nie? Zresztą przekonaliśmy się to o tym No rozumiem, ale to trzeba, wie pan, no to, no nie wiem, trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Ja na szczęście już jestem poza tym sporem, bo właśnie dlatego zostałem człowiekiem bezpartyjnym, żeby się nie wikłać w takie podchody. W moim wieku to już mi się nie chciało. Czyli pan, no, się upewniam tylko co do moich domysłów, że różnic chyba takich programowych nie ma. No tak mi się wydaje, bo ja, wie pan, jak byłem jeszcze w Unii Polityki Realnej, no to przyłożyłem rękę do tworzenia programu UPR-u. I tutaj z przyjemnością zobaczyłem broszurę z moim projektem konstytucji i tam tożsamość prawicy, takie różne dokumenty, które w międzyczasie jeszcze polityczne stworzyłem. No i rozumiem, że się nic tu nie zmienia, więc żadnych różnic programowych nie zauważam. To wie pan, na tej podstawie nie zauważam. Jakby jakieś były, to na pewno by się jakoś ujawniły, ale się nie ujawniają, więc podejrzewam, że takie są personalne problemy. Rzeczywiście, powiem tak, wie pan, ja Korwina znam od 82 roku, jak siedzieliśmy w więzieniu, tam go bliżej poznałem. No i nie powiem, że mu nie zawdzięczam, wiele mu zawdzięczam, wie pan, bo to jest człowiek wybitny na swój sposób i właściwie można powiedzieć, że on wykonał ogromną taką pracę edukacyjną. Jeśli chodzi o polityczne skutki tej pracy, to one są znacznie mniejsze. Ale mnie to specjalnie nie dziwi, dlatego że w sytuacji, kiedy Polska nie jest państwem samodzielnym, tylko tu starałem się pokazać, jak
wydarzenia zachodzące na wyższych półkach polityki światowej się przekładają na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju, to tak zróbcie Państwo taki eksperyment intelektualny. Kogo byście popierali w Polsce, gdybyście byli na miejscu naszej złotej pani, niemieckimi kanclerzami? Ja, gdybym był niemieckim kanclerzem i uważałbym Polskę za potencjalnego wasala, którego nie trzeba zniszczyć, ale no, trzeba go utrzymywać w stanie słabości, to bym tu popierał socjalistów takich różnych tam, takich tych, bo to wiadomo, że to państwo nie będzie nigdy silne. Ale to Zachód robi cały czas. No to cały czas. Ma, jasne. No to nie można mieć do Garbatego pretensji, że ma proste dzieci. No to co ma robić? No właśnie mówię, ja bym na ich miejscu sam robił. Natomiast gdybym traktował Polskę jako kraj wrogi, który trzeba zniszczyć, no to bym tu forsował jakichś komunistów, anarchistów, jakichś takich, którzy doprowadzili to państwo w ciągu roku sami do unicestwienia. A ja bym tylko to potem pokwitował. Więc to wszystko, ponieważ ma tutaj działa stronnictwo pruskie i ruskie, i amerykańsko-żydowskie, no to mankament jest taki, że nie działa stronnictwo polskie. I trzeba, bo jeżeli tak, no to te wszystkie stronnictwa razem wzięte nie są zainteresowane w stworzeniu tutaj zalążka jakiejś siły. Prawda? No, więc i tyle. I to, znaczy powiem tak, że nie sposób przesadzić w odmawianiu ważności jednostkom. Nie sposób przesadzić. Cmentarze są pełne ludzi nienastąpionych. Korwin ma 74 lata. Bo jeszcze jest w dobrej formie. Wie pan, ja nie wiem, czy to coś da, bo tak jeszcze kiedyś... Nie, bo jeżeli tutaj mamy gdzieś tam, powiedział pan, personalny... No więc właśnie mamy. Ja, proszę pana, jeszcze, jeśli pan pozwoli, to podzielę się takimi wspomnieniami, kiedy działałem w UPR-ze jeszcze. No to podnosiły się tam głosy takie przy różnych okazjach, że gdyby nie Korwin, to byśmy mieli polityczny sukces. Ale jak była kampania wyborcza, to wszyscy jeden przez drugiego koniecznie tam ściągali Korwina, żeby tam im trochę popracował na ich terenie w kampanii. A jak potem się nie udało, to no oczywiście to kogut winien, więc na niego. On sprawcą wszystkiego złego. On źle poradził, on grad sprowadził, on tam czas oziębił, on za się zdębił i tak dalej. No takie są konsekwencje popularności. Nawet ja tego doświadczyłem, mimo że ja tam nigdy nie miałem takich ambicji, żeby komuś tam być umiłowanym przywódcą, bo bardzo szybko się przekonałem, kiedy taką próbę podjąłem, żeby zostać umiłowanym przywódcą, to się przekonałem, że ja nie mam kwalifikacji. Jednej przynajmniej umiejętności nie mam i nawet co więcej, nie chcę jej mieć. Umiejętności manipulowania ludźmi, bo to jest konieczna umiejętność, to bez tego to nie ma żadnego polityka. A ja nie chcę tego robić. No, nie nadaje się. Jak doszedłem do takiego wniosku, to dałem sobie spokój z polityką. Bo to po co mi to? No po co mam być jakimś kiepskim, jakimś manekinem, prawda? To wolę być sobą. Tam się pan, no a, to się pan zgłasza. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję też za przybycie. Pytanie mam takie, ponieważ pan często w swoich wypowiedziach odnosi się do tego, że właśnie w Polsce rządzą tajne służby na usługach innych państw. No jakby ja się z tym zgadzam absolutnie. Natomiast co można by było, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby coś zrobić? Jeżeli tak, to co pana zdaniem można by było zrobić, żeby tajne służby, które no muszą istnieć, podejrzewam, żeby one zaczęły się wysługiwać Polsce? Nie. Proszę pana, są dwie możliwości. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. Nie widzę trzeciej. Albo jedno, albo drugie. No.
być może, że daliby się przekonać, a jak nie, kto by się nie dał przekonać, no to trudno. Takie jest prawo puszczy.